Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to nowa firma na koneckim rynku zajmująca się obrotem nieruchomości. Quick House posiada bogatą ofertę. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to główny obszar działalności przedsiębiorstwa. Specjaliści zapewniają pełne wsparcie od przygotowania nieruchomości przez jej odpowiednią promocję po finalizację usługi. Firma zajmuje się zarówno sprzedażą, kupnem, jak i wynajmem mieszkań, domów, lokali biurowych, przestrzeni magazynowych, a także sprzedażą działek budowlanych i rolnych. Quick House Nieruchomości, ulica Fabryczna, na 5 Końskie, biuro małpa quickhouse-nieruchomości.pl, zadzwoń 722-012-002, www.quickhouse-nieruchomości.pl. W środę miały miejsce uroczyste obchody 83. rocznicy Bitwy Obronnej Kazanowa z Niemcami. Dokładnie 7 września 1939 roku heroiczną postawą odznaczyli się tu żołnierze 3. Batalionu 163. Rezerwowego Pułku Piechoty, dowodzonego przez podpułkownika Przemysława Nakoniecznikowa Klukowskiego. W obronie miejscowości przed Niemcami poległo 49 z nich. Po mszy świętej za poległych w kościele parafialnym pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Nowym Kazanowie, delegacja ze sztandarami szkół Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie i Szkoły Podstawowej imienia majora Henryka Dobrzańskiego Hubala w Pomykowie poprowadziły uczestników nabożeństwa pod pomnik wydarzeń wrześniowych roku 1939. Mniej więcej w tym właśnie miejscu leżały przez dobę ciała 49 żołnierzy 3. Batalionu 163. Rezerwowego Pułku Piechoty, który toczył burzliwą walkę z żołnierzami Wehrmachtu. 7 września doszło do dramatycznych walk, w czasie których zgliszcza zniszczonej przez niemiecką artylerię wsi dwukrotnie przechodziły z rąk do rąk. Każdy, choćby najkrwawszy konflikt zbrojny, ma swój kres i przekwita jak kwiat. Tragiczne zdarzenia dotykały nie tylko żołnierzy, ale i mieszkańców Kazanowa, Sierosławic i Brodów. W godzinach rannych 7 września 36. Dywizja Piechoty przegrupowała się i podciągnęła oddziały bliżej Końskich. 163. Pułk Piechoty majora Kazimierza Bielawskiego zajął pozycję w okolicach Kazanowa jako spodziewanego kierunku uderzenia Niemców od przedborza. Ludność zaczęła opuszczać domostwa, udała się do Lasu Karolinowskiego, a także w kierunku pól pod Brodami, gdzie skryła się w lesie. W dniu bitwy 7 września pozostała we wsi część ludności i schroniła się w budynkach poklasztornych, obok kościoła, których solidne mury dawały szansę ochrony. Dziś w wolnej Polsce każdego roku upamiętnia się te okoliczności i oddaje należyty hołd obrońcom. Po śpiewaniu hymnu państwowego przemawiał obecny na spotkaniu burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański. Myślę, że starsi jeszcze parafianie pamiętają charakterystyczną postać majora, potem pułkownika Władysława Hęcla, który nawet w podeszłym wieku, po żołniersku wyprostowany, zasiadał w ławce przy ołtarzu z charakterystyczną opaską na oku czy oczodole, bo stracił oko w czasie II wojny światowej. To jeden z żołnierzy września 1939 roku z bitwy pod Kazanowem i później honorowy obywatel miasta i gminy Końskie. Skoro świadkowie odchodzą, skoro nieliczni już są ci, którzy z bezpośrednich przekazów znają tamte wydarzenia, to ważne jest, żebyście, zwłaszcza wy, młodzi ludzie, mogli dowiedzieć się czegoś więcej o tamtych dniach, przywołać pamięć tamtych wydarzeń i znaleźć wzory, które będą drogowskazami do waszego życia. Więcej zapalone znicze pod pomnikiem złożyli burmistrz Obratański oraz wiceburmistrzowie Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński, sołtys Starego Kazanowa Ewa Dziedzic, sołtys Nowego Kazanowa Krzysztof Sota, dyrektorzy zespołów placówek oświatowych w Kazanowie i Pomykowie oraz radni i delegacja uczniów. Mieszkańcy Kazanowa i całego powiatu koneckiego, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś z pochyloną głową, pełni zadumy i bolesnego skupienia do uroczystego apelu poległych, pomordowanych i zaginionych, walczących o wolność. Stajemy tu, przy pomniku upamiętniającym bitwę polskich żołnierzy 36. Dywizji Piechoty z oddziałami hitlerowskimi w 1939 roku, aby w 83. rocznicę walk przywołać pamięć wszystkich tych, którzy ofiarą swojego życia poświęcili, że jeszcze Polska nie zginęła. Ich majątnością było tylko życie, ich winą polskość, ich karą cierpienie, ich katem system nieludzki. Stańcie do apelu. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrzeć mowy, bo
jeszcze w piasto.